Cześć, witam Was w kolejnym moim filmiku. Tym razem będzie to kolorówka, jak widać zresztą po tytule, Makeup Atelier Paris. A ja mam sporo kosmetyków z tej firmy. I cały makijaż, który dzisiaj widzicie na mojej twarzy, wykonałam tymi kosmetykami, za wyjątkiem brwi i rzęs. Tego nie mam w swoim zbiorze tych kosmetyków tej marki. I powiem Wam tak, że to jest jedna z pierwszych moich takich bardziej profesjonalnych firm kosmetycznych, gdzie kupowałam kolorówkę. I to jest taka wyjątkowa kolorówka, którą opisałabym w kilku jakby słowach. Trwałość i pigmentacja. Kosmetyki, które nakładam na twarz, czy to jest konturówka, czy to jest podkład, czy to są róże, bronzery, cienie, eyeliner, trzymają się niesamowicie, czego nie zauważam w innych markach kosmetycznych, a jest ich kilka w mojej toaletce. To z tego co pamiętam, jest to taka profesjonalna marka dla wizażystów, artystów wizażu. I wcale się temu nie dziwię, dlatego że tam asortyment jest niesamowicie rozbudowany, czy patrząc na paletki, które akurat ja mam, czy cienie, tego jest cała gama kolorystyczna i każdy, kto potrzebuje jakiegokolwiek odcienia, to czy to w pomadek, czy błyszczyków, czy konturówek, cieni, to tam właśnie znajdzie. Nie są to przerażająco drogie kosmetyki, natomiast mają niesamowicie wysoką jakość. I nie mam kilku kosmetyków, które zużyłam i były to podkłady. Ja byłam z nich bardzo zadowolona, bo był to podkład wodoodporny, jeden z pierwszych, jaki tam kupiłam. Ale też był taki z formułą przeciwzmarszczkową i też był rewelacyjny. Nie zachowałam opakowań i Wam nie pokażę tych dwóch kosmetyków, ale tak jak mówię, ja byłam z nich bardzo, bardzo zadowolona. Nie odkupiłam jeszcze, nie kupiłam ponownie, ponieważ mam podkładów bardzo dużo i chcę je pomału wykończyć, zużyć, żeby ponownie zakupić. Jestem zawsze za blisko kamery, ja Was przepraszam za to, ale w podglądzie widzę tutaj prawie cały mój pokój, a później się okazuje, że na filmiku ja jestem prawie nosem przy Was, więc z góry przepraszam za to, że tak nie trzymam dystansu odpowiedniego. Dobrze, więc może zacznę od podkładu. I to jest wyjątkowy podkład, bo to jest podkład w kompakcie. Tak on wygląda. Prawdopodobnie była tu gąbeczka, nie mam jej, więc nie Wam jej nie pokażę. No i tu już widać, że dotykam denka. I ten podkład jest wyjątkowo, on jest w kompakcie, ale on jest kremowy. Bardzo szybko i sprawnie nakłada się na twarz, bo już tu nie musimy pompki używać, nie musimy punktowo nakładać go na twarz, tylko od razu biorę pędzel i bardzo ładnie pokrywa całą moją twarz bez efektu maski i przepięknie natychmiast wyrównuje kolory skóry. I pozostawia taką lekko, ale bardzo lekko matową powierzchnię i wydawało mi się zawsze, że ja nie przepadam za takim efektem półmatowości, bo o matowości to już w ogóle nie wspomnę, bo tego nie lubię, ale to powoduje później bardzo łatwe nakładanie na jego powierzchni różu, bronzera
Tak, różu, bronzera, ewentualnie rozświetlacza. I ja go wtedy, kiedy bardzo się śpieszę i muszę szybko wyjść z domu, to chwytam właśnie za niego, szybko pędzelkiem ciach, ciach, ciach i ładnie mamy wyrównany koloryt skóry, ale ten koloryt może być, to znaczy ta warstwa może być bardzo naturalna, ale możemy też ją budować i dojść prawie do maksymalnego krycia, to chyba trochę przesadziłam, ale do bardzo dużego krycia, także świetny, świetny jest ten podkład właśnie w kompakcie. No i chyba nie powiem Wam, w jakim odcieniu ja mam, ale postaram się odszukać i może zrobię w końcu porządny opis pod moim filmikiem, więc na pewno będę się starała. I teraz przejdę do korektora. Tutaj widać zużycie już dosyć spore. I to jest taki korektor, który bardziej rozświetla, bo ja nie potrzebuję korektora kryjącego. I on te moje okolice tu pod okiem bardzo ładnie rozświetla, lekko oczywiście wyrównuje też ten koloryt. Nie mogę powiedzieć, że on mi nie wchodzi w załamania, no bo ja jednak mam tutaj spore, już takie zmarszczki, dość głębokie i chyba to jest niemożliwe, żeby, mimo że naprawdę w odpowiedni sposób nakładam każdy korektor i dokładnie go wpracowuję w moją skórę i niekiedy nawet przypudruję, żeby go jeszcze bardziej utrwalić i utrzymać jakby w jednym miejscu, to jednak po kilku godzinach, wtedy kiedy mamy 40 stopni na zewnątrz, to nie ma takiej siły, żeby on gdzieś tam mi się nie zbierał, ale to jest widoczne wtedy, kiedy ja naprawdę bardzo blisko przysuwam się do lustra i ja to widzę. Natomiast nie wysusza mojej skóry. Wydaje mi się, że to jest też ta wersja dla cery dojrzałej. I mam tutaj numer ACA1Y, czyli chyba ten jeden z najjaśniejszych. Tam też możemy wybierać produkty odpowiednie do naszej karnacji, tam powiedzmy ciepła, chłodna, nienaturalna, tylko jak to się mówi na to, neutralna chyba bardziej. I już nie pamiętam, jaki ja wybrałam sobie odcień, ale jest to idealny dla mnie, bo nie jest za jasny i nie jest i tak nie łączy się idealnie z podkładem, tylko pozostawia jednak tą strefę pod okiem taką rozjaśnioną. I tutaj mamy pędzelek, z którego wykręcamy produkt i on ma taką konsystencję. Jest to konsystencja bardzo kremowa, jak widzicie, i nie zastyga na twarzy. Ja czuję nawilżenie, choć zawsze pod każdy produkt, czy to podkład, czy korektor, nakładam odpowiednie kosmetyki nawilżające, żeby czasem nie przesuszyć swojej skóry. I to jest twarz. Muszę chyba przyspieszyć troszeczkę. Jeśli chodzi o róż i brązer, to brązera nie miałam, ale wykorzystałam cień z paletki, którą sobie sama stworzyłam i ona jest jeszcze jakby nie do końca zapełniona przeze mnie. Można kupować właśnie poszczególne odcienie pojedynczych cieni. Bardzo lubię ten jasny kremowy, on jest matowy i teraz tak, żeby Was nie okłamać, ja nie widzę różnicy pomiędzy różami a tymi cieniami, bo to są róże, a to są cienie. Ja je wykorzystuję także do konturowania twarzy i dzisiaj użyłam tego różu, tego cienia, który nie jest różem, tutaj na policzki, natomiast ten cień jest moim dzisiejszym bronzerem. Uwielbiam te cienie, one mają bardzo dużą gramaturę, więc nie pamiętam, ile one kosztowały, bo już dawno je kupowałam, ale niekiedy zapomnę, gdzieś ta paletka mi się tam zagrzebie w szufladzie i później sobie zobaczę ją i myślę, kurczę, no przecież ja tak uwielbiam te cienie, także
polecam. Jeśli chodzi o rozświetlacz, to mam właśnie z Makeup Atelier Paris. Jest to fluid perłowy, którym właśnie mogę go zastosować pod podkład, żeby bardziej rozświetlić moją cerę, ale także mogę go nakładać tam, gdzie chcę, żeby to rozświetlenie było, czyli jakby takie punktowe. I on jest rewelacyjny. Ja po prostu go uwielbiam. Przecudownie właśnie można tutaj sobie rozświetlać. Zresztą zawsze kosmetyki kremowe dla osób starszych, do których ja się zaliczam niestety, powinny używać kremowych kosmetyków. Po prostu bardziej to naturalnie wygląda i ta cera staje się bardziej taka młodsza po prostu przez wykorzystanie kosmetyków kremowych. To jest takie moje odczucie, ale też słyszałam od makijażystek, że tak rzeczywiście jest. I cienie, trzy paletki. I tych paletek jest tam cała gama. Ja zawsze myślę, dokupię sobie jeszcze jedną, jakąś może inną. Ja nie mogę się zdecydować. Są tam paletki właśnie, gdzie mamy 5 cieni o też sporej gramaturze i one występują w trzech wersjach: matowej, satynowej i brokatowej. Tutaj akurat mam maty i to, co widzicie dzisiaj na mojej powiece, to właśnie ta paletka, chyba w połączeniu z jedną z kolejnych. Mam dwie matowe, jedną satynową i te satynowe też są przepiękne i ta kolorystyka jest tam tak niebywała, że tylko kwestia wyboru i chęci zapłacenia. No tutaj mamy niestety 5 cieni, a paletka kosztuje 100-120 zł, jeśli dobrze pamiętam, ale one są rewelacyjne, ja uwielbiam te cienie. Jasne, są po prostu świetne. Kiedy ja nie mogę czegoś znaleźć w moich paletkach, to zawsze idę tutaj po ten biały, no taki może nie biały, taka kość słoniowa, czy też tutaj taki lekko różowo-beżowy cień. Ja po prostu je uwielbiam, a rozświetlić tutaj pod brwią, pod łukiem brwiowym to ten. No i tu pokażę Wam może przykładowe na pigmentowanie, może jasny cień wezmę, żeby to dokładnie zobaczyć. Nie wiem, czy to widać. Może jeszcze dołożę. I wezmę jeszcze może ten ciemny cień. No i ta pigmentacja jest rewelacyjna i ona się bardzo długo utrzymuje na powiece. Ja nigdy nie używam baz i jedynie jeśli chcę wyrównać koloryt mojej powieki, to używam korektora i może to być właśnie ten korektor, czy każdy inny, żeby troszeczkę i ta przyczepność była lepsza i to wyrównanie kolorytu. Jeszcze wodoodporny eyeliner, on ma niesamowitą czerń taką, już czarniejszy być nie może. Nie jest łatwy w prowadzeniu linii, ponieważ on ma taką dziwną strukturę, bardzo szybko zasycha, zastyga. Jest taki lekko toporny w nakładaniu, no ale on się trzyma. On się niesamowicie trzyma, to ja chyba bym mogła zanurkować i wyjść na powierzchnię bez, znaczy nie tknięta. Także też to jest, no rewelacyjny jest ten eyeliner. I ja w słoiczku mam jedyny i nie potrzebuję, dopóki go nie skończę, nie kupię żadnego innego, bo nie mam takiej potrzeby. I teraz już dwie ostatnie rzeczy, to są konturówki. Te w takiej wersji ołówkowej to są bardziej matowe i mogą lekko wysuszać usta. Ja dzisiaj mam właśnie tą na ustach. O,
No, trwałość ich jest dla mnie powalająca. One się niesamowicie długo trzymają. Może przez to, że są po prostu matowe, a te dwie już w czarnych tych opakowaniach są bardziej kremowe. No i wiadomo, że one są jakby mniej trwalsze, ale także pięknie komponują się wyglądają może bez przesady na ustach i są bardzo miękkie, dają połysk, no ale też szybciej się zużywają, już są króciutkie, jedna jest chyba troszeczkę dłuższa, bo no, ten kolor jest zdecydowanie za jaskrawy dla mnie. Uwielbiam te kosmetyki, z przyjemnością zawsze do nich wracam i zawsze wykorzystam je w takim pełnym makijażu, no to ja w lusterku widzę różnicę, że to jest właśnie Make-up Atelier Paris i że no nie osiągnęłabym tego efektu, malując się innymi kosmetykami kolorowymi z innych firm. One są po prostu wyjątkowe. Naprawdę to jest jakość sama w sobie, a tak jak wspomniałam, one nie są aż tak drogie jak paletki, które zresztą mam i z czasem będę Wam także je prezentować. I tym, co widzicie na twarzy i bezpośrednio w omawianiu danych produktów danej firmy. Napiszcie mi koniecznie, czy macie coś z tej firmy, jak to się u Was sprawdza i czy taka forma omawiania kosmetyków Wam się podoba, czyli makijaż gotowy i poszczególne produkty. Chciałabym wiedzieć, czy mam kontynuować jakby tę serię, bo pierwszą była jaka? Zapomniałam. Co to było? Jeszcze jedną szufladkę otworzę, może mi się. No, The Balm, no, ach, jak mogłam zapomnieć. Także mam sporo jeszcze różnych firm, więc jeśli tylko chcecie, to dajcie kciuka w górę, będę wtedy wiedziała, czy mam dalej nakręcać tego typu filmiki. Tymczasem dziękuję bardzo i pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia. Cześć!